Hejo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z MTA na serwerze 4Life. Dzisiaj będziemy kupować nowe auto, ale na początku chciałem pozdrowić bardzo dużo osób. Pierwsza, nie będę mówił ile pieniędzy mi daliście, bo to są z live'ów osoby, bo za dużo tych pieniędzy było, ale dostałem około 35 tysięcy w dotacjach, więc... Tisu z Wisu, Typhoon 07, Lil Quartz, Pokémon 2, Choco Shatan, I Quit, Venner, Fuckman, Maximilian 4 zamiast A, OG Cube, Polish Gangster, Jabsta, Macias, Sonic Master, Gangsterek, Prosty Gracz, Crafter, Prawilny 15, Richard i Nastukany Orzech. Chciałbym was wszystkich pozdrowić i podziękować za donaty, które mi daliście. Gdyby nie wy, nie mógłbym tak szybko kupić tego auta, które chcę kupić. O, tu jest Dawid, mój przyjaciel. Dawid, jest się ze mną. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szybko bieg tutaj, więc dzisiaj nowe auta dodali, zresetowali wszystko. I myślałem, żeby kupić albo Uranusa za 60 tysięcy, albo Staliona, więc kupię sobie Staliona, ponieważ to jest jedno z moich ulubionych aut i czekałem strasznie długo, aż będzie w sklepie, więc, znaczy u dealera, więc już jest, więc kup auto. I mamy Staliona, ludzie. Mój nowy pojazd. Bardzo się cieszę, wreszcie mogłem go kupić. O, komputer mi się przegrzewa. Ja jestem na górze. Aha. Zero przebiegu. Zero przebiegu. Jeden. Wszystko nowiutkie. Dokładnie. 1.6. Ale on ładnie brzmi. O. Więc podjedźmy sobie. Tutaj właśnie ja od razu sobie kolor jego zmienię na czerwony, bo moje auto będą czerwone. To ty jeszcze masz 20 tysięcy, nie? Mam 5 tysięcy przy sobie, mam ponad 20 tysięcy jeszcze na koncie. Zmień pierwszy kolor na czerwony, sobie go zrobię. Więc zmień kolor. Jaka rakieta, nie? Czerwony ładny, wiem, że ładny, bo mój. Czerwone auto zawsze szybkie. No! Co za to? Jak masz czerwone auto, znaczy, że to jest znak prędkości. Więc co, jedziemy na autostradę sprawdzić, jak szybko jedzie? Mhm. Więc ja w następnym odcinku zmodujemy trochę to auto. Dodamy kilka rzeczy do niego, bo te auto już mogę zmodować. W przeciwieństwie do Pereniala. Pereniala sprzedam dla mojego widza, który chce go kupić za 2000. Niech go bierze. Więc... Czemu gra laguje? Nie wiem. Więc znajdziemy sobie jakąś fajną trasę i się zaraz na niej zobaczymy, ludzie. Dobra, ludzie, więc jesteśmy tutaj, znaleźliśmy sobie... Będziemy jechać tutaj, w prawo. 1.6 naprawdę ładnie brzmi. Podoba mi się. Maksymalna prędkość to 155. Więc jedziemy, kurwa, z tym koksem, stary. Kurwa, jakie to auto jest ładne, nie? No. Ale mi się podoba, wreszcie jakieś porządne auto. O, kurwa. No i chuj, kurwa, 5 minut mam auto. Ty, co? What the fuck? Ja podjadę, ty się spytaj, czy można panom pomóc. A, jak spierdolił. Gdzie jest kurier? Ej, Przecho. Pojedź w prawo. Ale autko piękne. Ty od razu pojadę je naprawić, nie? O, tu mam Preniala, sprzedam. Potem za 2000. A gdzie ty chcesz, żebym ja jechał? Co? Gdzie ty chcesz, żebym ja jechał? Nie, ten ty chciał, żebyś jechał tam. A, do przechowywalni! Ale on spadł tak. No, zaskoczył. Ale to auto, kurwa, ślizga się, nie? Ty, gdzie... Zapomniałem, gdzie jest mechanik, a już wiem.
No co z tym komputerem mi odpierdala? Kurwa się przegrzewa. Pierwszy ten już dostałem mandat. Tym autem. Pierwsze punkty. No, i cyk, twójeczka. I cyk. Lej te kole! Jestem, chce się pić. No, co za pojebany kurwa komputer, nie? Na live jak był. W ogóle live robię, ludzie. Co to za ten komp mnie się przegrzewa? Nie mogę z tym nic zrobić. Live robię teraz z MTA, więc. No kurwa! Stoi, no co za kurwa debil, ja pierdolę. Stoi na środku ulicy. Robię teraz live'y też, więc. Codziennie albo co dwa dni będę próbował robić live'y. Więc. Możecie wbijać. Wbijajcie na 54 zł za naprawę. Wbijajcie na grupę moją na Facebooku, link w opisie, i na Discorda, też będzie w opisie. Live'y są fajne, siedzę, gram sobie z wami, dajecie donaty, gramy, robimy wszystko po prostu, tańczymy, na przykład domówka ostatnio była, jeżeli nie byliście na live'ie, to, jak się nazywa, zapisy z live'a są na moim kanale, więc możecie sobie obejrzeć. Na przykład ostatni live, przedostatni live, który robiłem po takim długim czasie, wróciłem właśnie do tych live'ów, trwał 3 godziny i dzisiaj półtora godziny robiłem live'a, więc możecie wbijać i siedzieć sobie z nami, gadać, dodawać do znajomych, jeździmy, robimy różne rzeczy. To co, a może pojedziemy do tunera, go od razu streamingujemy? No, można. Czekaj. Jakby komputer mi kurwa nie przesadzał. Nie jest tutaj tuner w ogóle w ty? Jest. Czekaj, napiszę to chyba. No dobra. Tylko ja nie wiem, jakie ja chcę rzeczy do tego auta dodać. Zapytam. No! To znaczy. Ja muszę znać dokładne te przecież. Rzeczy. Znaczy dokładne felgi i takie inne. O, on ci pokaże, to będzie wszystko pokazane. No, to gdzie jest tuner? Możesz to już ci piszę. Wpiszę ukośnik tunerzy. I do tego Bambo. A gdzie on jest? Napiszę San Fierro Downtown. To kurwa, gdzie jest Downtown? Jedź w prawo. Nie wiem, czemu mi ten komputer teraz się przegrzewa. Czasem przesadza, ale to się nic nie staje. W prawo. No chyba nie tu w uliczkę. No. Prosto, a nie, w lewo. Ale auto ładnie brzmi. Ale rozjebie ten komputer teraz, nie? W lewo. Fajnie, wreszcie mam jakieś porządne auto, nie? W przeciwieństwie do tego pereniala. Ale perennial pierwsze auto było, więc. Cały czas prosto na razie. Szanujmy auto. Ale ładną prędkość ma, jak tym perennialem kurwa ja 120 cały czas jechałem. Prosto to. Więc coś innego. W prawo? Bo no. Pierwsza jest czaszka taka, nie? No, ale jesteśmy już w tym. No, ja widzę gdzie. W mapie? No widzę na mapę. Czy ty widziałeś ten wślizg? Jak jakaś jaszczurka. O, tu. On? Ta. Bambo. Wjechać prosto? Co w tym demonie? Felgi, spoiler. O, patrz, tutaj masz te felgi. Jakie były fajne? No je. No to twoje ten. No ja nie wiem, jakie by pasowały. O, te 182. To te? 1082. 80. Co? 1082. Aha. Te? Nie, nigga, 1082.
No to mówmy. Czekam, aż odpiszę. Ja mam wszystkie pokazuję na razie, bo... Czeka 3300. No to 1082 chcę. Ile? 3300. I muszę przelać kasę, tak? Właśnie nie wiem, czy da ci ofertę, czy... A nie, musisz mu dać. Wejść do auta? No, chyba tak. Uuu! Co będziesz o. I spoiler! O, ten jest fajny. Który? 1060. Nie, 1130. Do wybieraj. Albo. Jaki on by na przykład do tego auta nam polecił? Ale... 1003 albo z 1023, to zobaczymy 1023, jak wygląda. Uuu, 1023 bierzemy. Mm. 1001, fajnie jest. Ile kosztuje? To tanie w ogóle. O! Tom. Ile 5500, tak? Dobra. Dobra. Dałem mu. A ile ogranicznik kosztuje? Zapytaj się. To... Zobaczę. 2200 powiedział, tak? Ale auto będziesz miał. Ale auto zajebiste. Spytaj się jeszcze, ile kosztuje ten. Co? Podświetlany ogranicznik, nie ogranicznik, tylko zegary. To też fajnie wygląda. Spieram opłaty parkingowe, spierdalaj chłopie. A, nie tu. To się chyba w Las Honduras robi. To innym razem zrobimy. Obok mecha dolnego. Sam... Dobra. No to ale w lewo. Ale te auto wygląda! Zajebiste, rakieta! Ale to... Ohohoho. Tylko muszę zmienić kolor felg. Dobra ludzie, więc jak widzicie... Auto mamy... Jak na razie stylingowane. Piękne. Zrób na niebieskie. Nie, wej, ja nie lubię niebieskie. No, dobrze, tak. Nie lubię tego koloru. Nie no, ale pięknie autko wygląda, jak widzicie.
A, dobra, jechałem, dobrze jechałem. Więc jeszcze zrobimy te podświetlenia, co? Nie wiem, ile to już wie. To zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj trzeba jechać zgodnie z prawem. Więc ludzie, jeżeli wam się auto podało, stawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Po więcej live'ów i odcinków. A to może tutaj trzeba to zrobić? Poczekaj, ja najpierw chcę jeszcze kolor... To znaczy na felgi, no to tak, ale... Felgi... tylko muszę iść po kasę do banku. Zmiana koloru felg... Rand felg? Czy kolor felg? Kolor felg sobie czarny zrobię. 5000 chyba kosztuje. Czy ile? 5 kafli! Ja pierdolę. To zrób ten rand na czerwono, a w środku czarne. No, ty, do czego ja podchodzę do tego parkomatu, nie? O Jezu. Tysięcy wypłata. Dobra. No, wkurwiam już komputer. Kolor felg sobie zrobię czarny. Dobra, to i... Ja mam. I... Rand felg zrobię sobie też czerwone. Nie zmieniło mi, ja zabrałem kasę. Zmieniło. Już ty. Się dygałem. Tylko to chyba nie jest ten sam czerwony co na aucie głównym. Dobra, bać. Dobra, pasuje. Uuu. No i to jest aut. Dobra ludzie, więc my sobie zaparkujemy gdzieś i będziemy kończyć ten odcinek, bo komputer mi już wkurwia. tym ciągłym przegrzewaniem się. Gdzie można by było zaparkować? Zaparkujmy sobie tu w alejce. Ja nie chcę tego auto niszczyć, nie? Dobra. Więc... Tak, ustańmy sobie tu przed autem. Ale... Więc tak ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że odcinek mi się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. Mówił dla was Max. Dzisiaj był ze mną mój przyjaciel Dawid. Dokładnie tak. I zobaczymy się na następnym odcinku i na kolejnym live'ie. Na razie.